Od kilku dni w kinach można oglądać film o najstarszej w Polsce, a być może i na świecie, DJ-ce pod tytułem Wika. Już za chwilę spotkanie z niezwykłą kobietą, pełną dobrego humoru, energii i witalności. Virginią Schmidt. Nienawidzę patrzeć na ludzi starych. Od starości się nie ucieknie, proszę Panią, tylko my możemy pokazać starość pięknie. I oto przenieśliśmy się do mieszkania DJ Wiki, Virginia Schmidt. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Bardzo dziękujemy za gościnę. No, miło mi bardzo. Kiedy rozmawia się z Panią, kiedy patrzy się na Panią, to widać, że Pani emanuje niezwykłą energią i mam takie poczucie, że przełamuje Pani wszystkie stereotypy dotyczące seniorów, że dla Pani PESEL to takie jakieś tam tylko cyferki w dowodzie. A wie Pani, nie zwracam uwagi na PESEL, bo wydaje mi się, że nie należy zwracać uwagi na PESEL. No po prostu jeżeli wpadamy w ten pęd życia, prawda, od początku, to on ma różne fazy, różne. Mamy fazę młodości, prawda, mamy fazę dojrzewania. I ta faza dojrzewania jest taka, powiedziałabym, dłuższa, bo młodość przemija dość szybko. Ale żeby zachować w tej fazie dojrzewania odrobinę, powiedziałabym, młodości, to nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, że starzejemy. Po prostu pędzimy. Wsiądź w ten pociąg rozpędzony i pędź razem z nim. Tak jest życie. Przez kilka dekad pracowała Pani jako pedagog, pracowała z między innymi trudną młodzieżą w poprawczakach czy dziećmi chorymi. Co było w Pani życiu takim punktem zwrotnym, że powiedziała Pani, a teraz muzyka? Wie Pani, muzyka towarzyszyła mi zawsze, bo praca z młodzieżą trudną, bo ja jestem tym pedagogiem specjalnym. Praca z młodzieżą bardzo głęboko upośledzoną i młodzieżą, prawda, przestępczą w powrokach sądowych. Zawsze muzyka pomaga w dojściu do takiego, powiedziałabym, wspólnego, prawda, przeżywania naszych chwil. Jedna rzecz to wykorzystywać muzykę do pracy, tak. Ale Pani poszła daleko. Dalej, bo Pani powiedziała, teraz będę DJ-ką. No to znaczy, nie zupełnie może, że teraz będę DJ-ką, ale jeżeli ja doszłam na emeryturę, prawda, to już miałam, przeżyłam tak rok czasu na taki, prawda, w czasach emeryta i zabrakło mi kontaktu z ludźmi. Ponieważ jestem, jak to się mówi, resocjalizacją, pomyślałam sobie, że moje pokolenie wymaga również resocjalizacji. Moje pokolenie wymaga pewnej resocjalizacji, przystosowania do XXI wieku. Tak jak ja, wie Pani, obserwuję, bo pracuję już 25 lat z seniorami i obserwuję ich, prawda, życie, ich relacje z rodzinami, ich relacje z bliskimi, ich oczekiwania, prawda, od innych. To wydaje mi się, że najlepiej, najszczęśliwszym człowiek jest taki, jeżeli liczy na siebie. Nie oczekuje dużo od innych, bo ludzie się zmieniają. Zmieniają się czasy, zmieniają się warunki nasze materialne, różne ekonomiczne i tak dalej. No i wtedy możemy mieć rozczarowanie. Jeżeli są rozczarowania, no to są pretensje. Jeżeli są pretensje, to są również choroby. A tak to jeżeli człowiek liczy na siebie, dba o siebie, ma trochę egoizmu, zdrowego egoizmu, idzie przez życie, prawda, cieszy się z tego, co ma, z drobiazgów. Jeżeli
człowiekowi czegoś brak w życiu, to na pewno brak mu czułości, ale czułość taką, którą już nie można mieć. Pa, kochani. Pa, pa. I wtedy mi się starość przypomina, o której zapominam, jak gram. Jesteś bardzo agresywny wewnętrznie, spięty, pierdolony i koniec. Bo niunia, munia, dunia, śruna, śruna. Dziś w trakcie wieczorów i Pani muzyki potrafi bawić się nawet 20 tysięcy osób. Grała Pani w najlepszych klubach Europy. Także w Wilnie, w największym klubie w Wilnie. Tak, a Wilno Soho, tak. To miasto Pani dzieciństwa. I chcę zapytać o to Wilno, jakie Pani pamięta? Bardzo smutno. To był bardzo przykry okres, bo to był okres przecież wojenny. Okres, prawda, niepokoju. My byliśmy skazani na Syberię. Jedni, prawda, nie zdążyli uciec i się schować. A my z kolei z mamą, z ojcem chowaliśmy się. Przechowywaliśmy się w Wilnie, nawet w czterech miejscach. Także nie mam takich wspomnień dzieciństwa, które mogłoby mnie wprowadzić nawet teraz, prawda, już znając tą psychologię, znając, prawda, szereg takich różnych spraw, jak to dzieciństwo wpływa na życie, to sądzę, że ono na mnie tak wpłynęło, że ja obecnie mam tą taką euforię życia, taką, prawda, jak gdybym nadrabiała sobie to wszystko, które było mi zakazane, które było takie uśpione, które było w moich marzeniach, a nie było rzeczywistością. Wika to dokumentalny musical o Pani życiu, o życiu, które jest gotowym scenariuszem na film? To było tak bardzo nawet zaskoczenie, bo byłam zdziwiona w ogóle. Dlaczego o mnie film, prawda? Ja sądzę, że pani reżyser Agnieszka Zwiewka, która dowiedziała się, że ja jako seniorka, prawda, tak sobie rozprawiam na tych imprezach tanecznych, tak, prawda, wchodzę, rano wracam nad ranem, prawda, gram do 4, do 5 rano, że może ją zaskoczyło przy tym różnym takim naszym emeryckim spojrzeniu na życie, przy tych różnych takich zasadach, że to nie wypada, że tamto nie wypada, tutaj nie wypada, a tutaj wszystko wypada, prawda? I w związku z tym dla niej byłam może takim ciekawym elementem jakimś, żeby mnie pokazać. Jakie ma Pani najbliższe plany na ten 2024 rok? No, muszę żyć do setki. To znaczy plany. Plany mam, proszę Panią, teraz mam zaproszenie w maju na festiwal w New Day, festiwal muzyczny. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Także będę musiała coś tam przygotować. Ale jednocześnie pomyśleć o tym, że czas przemija. No już zaczynam 86 rok. Żeby nie przeforsować, żeby to nie było tak, że człowiek nie może być śmieszny, prawda? Człowiek musi wiedzieć, kiedy może przestać, kiedy ma przestać. Ale na razie jeszcze chciałabym, żeby los mi sprzyjał i, prawda, ze względu chociażby na to, że tyle, takie piękne życie, że jeszcze można było pograć, prawda, mieć te kontakty z ludźmi. Wiele rzeczy przekazać. Przekazać przede wszystkim odwagę życia. Życzę zdrowia i tej niezwykłej energii jak najdłużej i bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję i przesyłam Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby się spełniły te wszystkie Państwa ukryte marzenia, żeby ten rok 2024 był radosny, zdrowy, szczęśliwy i spokojny. A my oczywiście zapraszamy Państwa do kin na film Wika. Zapraszamy, żeby tańczyć, bo przecież taniec daje szczęście. Sylwester to doskonały moment do tego. A już teraz opowiemy Państwu o skrzypcowym świecie. Rozmawiać będziemy o albumie, którego jesteś pomysłodawcą, Violin Odyssey Bacewicz Project. O Grażynie Bacewicz mówi się, że była genialną kompozytorką, wirtuozką skrzypiec, ale że jej muzyka wciąż jest niedoceniona. Powiedz, kim dla Ciebie jest Grażyna Bacewicz i jej twórczość?
Jest to przede wszystkim wspaniała kompozytorka, która świetnie potrafiła pisać na skrzypce.